No cóż, dziś wychodzi, że jakoś jeszcze szaman się pojawia. Jak to? Nawet jeszcze ktoś jest. No, zobaczymy, jak to będzie dalej. No, ale na koniec tej fali małpy w niebieskiej kosmicznej nocy. No, ona już trwa. To 13 kin, czyli koniec tej fali, w której właśnie mieliśmy drugą część osi symetrii. Ona się jutro kończy, nie oś symetrii, tylko ta fala. No i następnej mamy 10 portali od środy począwszy, czyli do następnego piątku. Także to też będzie taki mocny, mocny czas. Mocny czas realizacji wręcz, bym powiedział. Bardzo nietypowo przypadający na taki moment, na taką porę roku, można powiedzieć. Z jednej strony mamy wyciszenie, z drugiej strony wszystko to, co ofiarowała przestrzeń, można powiedzieć. No i jeszcze matryca w specyficzny sposób tutaj to wspiera, to znaczy bardzo, bardzo pobudzająco w tym momencie, także no takie przeciwstawne wydawałoby się rzeczy się dzieją, czy będą się działy, ale no właśnie ta dynamika na tym polega, że kiedy to szerokie takie spektrum, można powiedzieć, się odzwierciedla w tym momencie. No i to szerokie spektrum będzie wspierać tych wszystkich z Was, którzy no, dostęp do siebie zupełnie inny będą chcieli zamanifestować i uskutecznić, można powiedzieć. Porządkowanie tego poletka no, wcale nie będzie łatwe. Tak jak to szaman mówi ostatnio. Zresztą nigdy to nie było łatwe i nigdy łatwe nie będzie. Te oczywiście cudowne metody, które się pojawiły i o których też czasami, chociaż metaforycznie, do nich szaman nawiązuje, typu dwupunkty i inne rzeczy, które no wspierają wręcz w magiczny sposób pewne rzeczy. No powiem tak, one jak najbardziej wspierają pewne rzeczy, prowadzą do cudownych zmian, tylko rzeczywista ich weryfikacja jest wtedy, kiedy istota faktycznie nie popadnie, można powiedzieć, jak to szaman mówi, w kolejny, których w zasadzie już nie ma. Te kolejny są tylko i wyłącznie w umyśle, który w pewien sposób ma zapisane pewne schematy, pewne działania, nawet jak one zostają oczyszczone za pomocą różnych tutaj w takim cudzysłowie czy w nawiasie magicznych metod. Może nie magicznych, bo czasami jest ich inna, można powiedzieć, mechanika działania, niekoniecznie magia, no ale tu się akurat nie chcę w to zagłębiać, natomiast tak czy tak, dopóki istota się tego nie nauczy, to będzie miała możliwość no, popadnięcia właśnie w te umysłowe chociażby kolejny i stworzenia pewnego dyskomfortu, z którym niby się uporała, czy w jakiś inny sposób cudowny, czy bezbolesny, czy super szybki go opuściła. I oby to właśnie nie były takie sposoby, tylko rzeczywiste, można powiedzieć, dające rzeczywistą świadomość, to
i wynikające z rozpoznania, bo tylko to, co wynika z rozpoznania, daje rzeczywistą świadomość. To rozpoznanie często jest na poziomach, w których do końca nasza świadomość operacyjna nie przenosi, ale to nie ma znaczenia. Ta świadomość operacyjna może to tylko wierzy, w to tylko wierzyć, jeśli to rozpoznanie jest na innych poziomach. Tego właśnie, moi drodzy, uczymy się w tym czasie, który jest. To jest najowocniejszy czas do nauczenia się, że te wszystkie nasze, można powiedzieć, części, czy gęstości, czy podzielenia, obojętnie jak to nazwiemy, celowo używam różnych słów, funkcjonują w tu i teraz jednocześnie, permanentnie. I w zasadzie jedyną rzeczą, która powoduje, że nie zdajemy sobie z tego sprawy lub jesteśmy podzieleni, jest brak uważności. Co za tym idzie, brak świadomości, bo uważność, moi mili, jest właśnie pewnym, może nierównoznacznym synonimem, ale świadomości, ale ma bardzo, bardzo bliskie znaczenie. Dopóki tej uważności nie ma, to trudno mówić o świadomości, no bo niby skąd ona ma pochodzić. Przecież jak można oczekiwać na świadomość, kiedy tej uważności nie ma? To można odwracać na nieskończoną ilość sposobów z dołu na górę, z dołu do góry i z góry na dół. I zawsze będzie to tak samo wyglądać. Jedno z drugiego wynika, jedno z drugim jest połączone. I dopóki, czy można jeszcze inaczej powiedzieć, i praca nad jednym i drugim powoduje wzrost tego, co jest przeciwwagą. Czyli praca nad uważnością powoduje wzrost świadomości, praca nad świadomością powoduje wzrost uważności. Tylko żeby to było najwydajniejsze, trzeba pracować nad jednym i drugim. Wtedy, kiedy pracujemy tylko nad jedną stroną, to de facto nie wynika to z rozpoznania, tylko z stworzenia, czy nawet nie tyle stworzenia, co z odgrywania pewnych stworzonych w umyśle fałszywych, może nie przesłanek, tylko konceptów, które prowadzą istotę, no nie do końca taką drogą, która jest optymalna. Warto zdawać sobie z tego sprawę, ale myślę, że po wczorajszej audycji też macie trochę szerszy horyzont, czy tam no, trochę widnokrąg jest, można powiedzieć, bardziej i bardziej to, co na widnokręgu, stało się bardziej wyraźne. Ale to tak było wczoraj, a dzisiaj być może pojawił się następny, czy wyłoniło się za widnokręgu następne obrazy, następne zdarzenia, następne wyzwania. Nie wiadomo, każdy sam może to ocenić. W tej niebieskiej kosmicznej nocy, którą jeszcze mamy półtorej godziny niecałe, no można takie podsumowanie zrobić. Fala ziarna to specyficzne, czyli ta fala, która się od jutra zaczyna, czy już za półtorej godziny, to taki czas specyficzny, pomijając, że ma 10 portali, czyli będzie dość intensywna,
ale ma jeszcze inną cechę. Można powiedzieć, że manifestują, czy możemy w niej uaktywnić te potencjały, na których poczet została wykonana wcześniej nasza praca. To jest oczywiście metafora, moi mili, ale myślę, że każdy tą metaforę doskonale może odczuć po swojemu, bo z pewnością każdy tutaj mógłby wymienić chociaż kilka rzeczy, które są dla niego istotne, ważne, które no, w tym czasie powracały w specyficzny sposób, manifestowały się na przeróżne sposoby. Być może jeszcze można by użyć innych metafor na określenie treści, które no, może jak mgła trochę enigmatycznie usiłowały się zamanifestować, nie do końca mając na to odwagę, bo być może w naszym postrzeganiu, w naszym umyśle, gdzieś w jakimś obszarze nas funkcjonuje coś, co jest taką no, zaporą dla właśnie manifestacji tych treści. I w tym czasie właśnie specyficznie można to wszystko odnaleźć. On po to jest, można powiedzieć, już tak jak powiedziałem i powtarzam to ostatnio, raczej już tak dobrych warunków na przestrzeni nie będzie. Jeśli ludzie nie wykorzystają tego czasu, to prawdopodobnie no, czas po wiosennym przesileniu, no już mimo, że dla funkcjonowania szczególnie tych wszystkich istot, czyli nas wszystkich tutaj, które się w jakiś sposób zweryfikowały, czyli poprzełączały, bo jak to nazwiemy, będzie dużo łatwiejszy, ale z drugiej strony dostęp do pewnych granicznych częstotliwości nie będzie już taki łatwy. Tylko ci, którzy do tego czasu sobie wypracują swoje własne ścieżki i będą to również, no, można powiedzieć, warunki progowe czy graniczne, używając takiego no, chyba matematycznego określenia, dla umysłu genetycznego, który może w tym zakresie będzie ewoluował, czy może nie będzie już musiał, bo siłą rzeczy, jeśli one zostaną na nowo definiowane, no to siłą rzeczy on wraz z nimi właśnie będzie zmieniony. Także jeszcze trochę czasu jest, natomiast czy później będzie taka możliwość, no zobaczymy, bo jeżeli no, można powiedzieć, że tutaj obie lustrzane strony pracują bardzo mocno nad tym, żeby z jednej strony wydarzyło się jak najwięcej, z drugiej strony żeby zostało status quo, wszystko jak jest, najlepiej w wersji takiej, w której ludzie nie będą mieć dostępu już w zasadzie wcale do swojego własnego źródła. Kiedy ono zostanie, no, można powiedzieć, technologicznie redefiniowane w pewien sposób też, a z drugiej strony
różnymi, przede wszystkim dodatkami do żywności, o czym szaman mówi od długiego czasu, zablokowane w strukturze każdego żyjącego człowieka dostęp do tych częstotliwości czy do tych poziomów przejawień. Oby tak nie było, ale na tą chwilę można powiedzieć, wszystko idzie w tym kierunku i to milowymi krokami. No ale to jeszcze trochę czasu, mimo co włosów z głowy wyrywać moim imieniem. Najistotniejsze jest przeżywać i wykorzystywać każde teraz, które no, jest tylko w teraz moim imieniem. I warto to w końcu poczuć. Może z tego powodu, przynajmniej na tą chwilę, może następnych 10 dni tych portalowych, trochę taki szamanowi przyszedł pomysł, żeby zmienić właśnie na ten czas sposób prowadzenia audycji, ale jeszcze się muszę nad tym zastanowić, także jeszcze mamy 2 dni. To na pewno info będzie. Może one będą takie właśnie trochę wspomagające wejście w siebie. Zobaczymy, bo do tego też szaman musi zgromadzić, czy może nawet nie tyle zgromadzić energię, co czuć, że jest to kompatybilne, można powiedzieć, z tym, co jest potencjałem przestrzeni. Z jednej strony ten potencjał jest, bo skoro o nim mówię, to jest. Natomiast no zobaczymy. Nie ma co o tym mówić. 2 dni wszystko to zweryfikowane będzie szybciej. Także moi mili, róbcie podsumowanie. No i ważne następne 13 dni przed przesileniem. W zasadzie do tego 21-22 grudnia mamy bardzo, bardzo ciekawy czas. I tak jak mówiłem już wczoraj, powtarzam dzisiaj, wiele, wiele może być różnych ciekawych wydarzeń w waszym życiu i różnych ciekawych, no nazwijmy to, objawień dla niektórych. Trzymajcie się moi mili, dobrej nocy wam życzę.